Pozwólcie Państwo, że znów nieco zmienię założony wcześniej, a zresztą i tak nieznany Państwu program kolejnych wykładów Akademii Zdrowego Rozsądku, dostosowując nasze spotkania do wydarzeń bieżących. Oto za sprawą nominacji w Instytucie Pamięci Narodowej na tapetę wrócił obóz narodowo-radykalny. Legenda to jest wielki, Mit czarny, mit czarna, legenda w kółko się powtarzająca, i naprawdę warto powiedzieć o tym, bo z oczywiście, ma to wszystko niewiele wspólnego, ale sam fakt, że ONR stał się jakimś symbolem, symbolem polskiego nacjonalizmu, symbolem czystego zła, antysemityzmu. I że z kontaktów, z członkostwa w ONR, z nieodcinania się od jego dziedzictwa trzeba się grubo i gęsto tłumaczyć, no chyba że się z pozycji narodowych, skrajnych, nawet przeskoczy do obozu jedynie słusznego, jak, jak Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu obecnie który zaczynał karierę w Narodowym Odrodzeniu Polski, czy Roman Giertych, który reaktywował w młodości Młodzież Wszechpolską przedwojenną organizację, a teraz jest wiadomo gdzie. Tak, wtedy, wtedy się nie trzeba tłumaczyć. Ale jeżeli ktoś chce się do ONR-u przyznawać, tak jak przyznaje się dr Greniuch, to hańba mu. To po prostu ONR jest straszny. Dlaczego jest tak straszny? Szczerze mówiąc, nikt nie wie, dlaczego tak wielką karierę zrobiła organizacja, która, założona w kwietniu 1934 roku, istniała tylko cztery miesiące do lipca, została natychmiast zniszczona przez władze sanacyjne. Przywódcy ONR-u siedzieli w Berezie Kartuskiej. Lider ONR-u, ten pierwszy historyczny Jan Mosdorf. Poniósł męczeńską śmierć w Auschwitz, gdzie trafił dlatego, że stanowczo odmówił jakiejkolwiek kolaboracji z Niemcami, którzy z polskimi narodowcami szukali jakiejś nici, porozumienia na bazie wspólnej wrogości do narodu wybranego. Mosdorf odmówił stanowczo, nigdy w czasie rozmaitych uroczystości, które się w Auschwitz odbywają, nie wspomina się. O tej ofierze, o Cyrankiewiczu prędzej wspomnął niż o y, Janie Mosdorfie, I to jest bardzo smutne, ale y, oczywiście po rozwiązaniu w kwietniu jeszcze ONR działał tajnie, tworzył rozmaite grupy, grupki, y, które zresztą były ze sobą skłócone i więcej niż z kimkolwiek innym biły się między sobą. Tworzył też grupy młodzieżowe z tych grup młodzieżowych wywodzili się często wspaniali ludzie, jak Janek Bytnar Rudy, czy y, y, Sławny Anoda, y, Pan Rodowicz, przepraszam, wypadło mi imię dzielnego żołnierza, w tej chwili z głowy. Y, to oczywiście jest z ich biografii usuwane, no bo legenda musi być jednoznaczna, a do tego wszystkiego, co jest najważniejsze, ONR był organizacją małą. Tak naprawdę małą, także Kilka tysięcy ludzi praktycznie osniał tylko w dwóch większych ośrodkach akademickich w Warszawie i w Poznaniu, szczątkowo jeszcze gdzieś tam w Krakowie, Lwowie, ale y, tak, bo to była organizacja studencka, stereotyp, który starał się wtłoczyć ONR w, w y, obraz jakiś nie wiem, mięśniaków z IQ w okolicach 70, y, którzy zajmują się tylko przemocą fizyczną, jest w ogóle Jedną z wielu bzdur w tym micie, o których za chwilę poopowiadamy, to była organizacja elitarna, to była organizacja młodzieży studenckiej. O, między innymi był wśród założycieli dziadek pani Kidawy-Błońskiej, która się swoim pradziadkiem Grabskim Stanisławem Premierem chwali bardzo, ale już swoim dziadkiem i synem premiera Janem Grabskim właśnie pisarzem, dziennikarzem związanym z onr i bardzo ostro swego czasu antyżydowskim, no to już jakoś pani Małgorzata gidawa błońska chwalić nie chce. A szkoda. Dlaczego? Bo był to niewątpliwie człowiek wybitny, nie mniej niż jego ojciec, a że pisał to co pisał? Ha, zaraz o tym powiemy. W tamtych czasach hmm, nie było to niczym specjalnym ani na tle Europy, w której przypomnę, że w, właściwie było wtedy w 30. latach jedno państwo w Europie, które nie miało żadnych szykan antyżydowskich, żadnych ustawowych barier dla nich, żadnych sposobów ich represjonowania. Jedynym tym państwem były Włochy. Tak się składa, że faszystowski, ale nie dlatego, że faszyzm włoski był jakoś szczególnie przyjazny dla tej mniejszości etnicznej, tylko po prostu bardzo niewielka ona była we Włoszech, w związku z czym nie wzbudzała. Żadnych emocji, ba nawet do pewnego momentu yy, prawa ręka Mussoliniego, można powiedzieć, jeden z jego z najbliższych współpracowników. To był właśnie Żyd, później dopiero odsunięty pod wpływem niemieckim, bo tam się właściwie antyżydowskie ekscesy we Włoszech zaczęły pod wpływem niemieckim, pod naciskiem niemieckim. Yy, ani w Ameryce, nie było to niczym dziwnym. Mój Boże, Amerykanie są oczywiście mega obłudnikami. To jest temat na osobną rozmowę. To są mistrzowie świata w zakłamywaniu swojej historii. To jak Amerykanie ukrywają swoje rozmaite paskudne dokonania. To, oczywiście wszyscy wiemy, że jak w starym kawale murzynów bili, wszyscy wiemy, że Indian wykończyli. Ale na przykład o tym, że to sławne getto ławkowe, to numerus clausus, które ma być kamieniem obrazy w wypadku Polski, to w Stanach Zjednoczonych funkcjonowało do lat 60. I na wielkich uczelniach było się bardzo trudno Amerykaninowi żydowskiego pochodzenia pojawić, dostać, ukończyć te studia, a jaki już ukończył, nawet z wyróżnieniem, to się okazywało, że w administracji publicznej on pracować nie może. Jak jest lekarzem, na przykład, to w szpitalu publicznym też pracować nie może, to się trzeba doczytać. W serialach tego nie ma. No, Thomas Sowell, na przykład, w książce o Źródłach Bogactwa Narodów, pisze o tych wszystkich amerykańskich sprawach, o których Amerykanie nie informują i, i, i nikt ich nie zmusza do tego, żeby informowali. No ale cóż, przypomnę. Jan Karski opowiadał, że jeszcze w latach 70., kiedy rezerwował. Pokój w hotelu nowojorskim. Zapytano go, rezerwował telefonicznie. Zapytano go, czy nie jest przypadkiem Żydem. Na jego zdziwione pytanie, a co to was obchodzi? Dlaczego pan pyta? Powiedziano mu, że to jest porządny hotel. Tutaj Żydów i kolorowych w tym hotelu się nie toleruje. Więc jeżeli przypadkiem jest, to żeby od razu powiedział, bo w takim razie rezerwacji nie dokonamy. Lata 70. Coś państwu jeszcze powiem. Przy okazji, bo jest rzeczą coraz bardziej znaną, że wyjątkowo wredni i podle się zachowywali amerykańscy Żydzi i amerykańskie władze przede wszystkim w trakcie II wojny światowej polski przedstawiciel dyplomata Szmulzygelboim, który starał się kołatać do tych wyschniętych pustkich serc w Nowym Jorku w końcu dokonał samospalenia chcąc zwrócić ich uwagę na tragedię holokaustu, która się w Polsce na terenach polskich wtedy dokonywała pod okupacją. Nikogo to nic nie obchodziło, a Roosevelt jak również Karski wspominał, kiedy ten zaczął mu referować, co się w Polsce dzieje, natychmiast mu przerwał i powiedział: Tak, tak, Niemców to ukażemy po wojnie, porozmawiajmy o tym, ile koni może Polska kupić. To jest już wiadome, no, z trudem się przebija, ale może nie do światowej, ale do polskiej opinii publicznej się przebiło. Ale, ale dlaczego tak było? Było tak dlatego, i tutaj historycy amerykańscy. Półgębkiem niechętnie przyznają, że Roosevelt i, i również elity amerykańskie z New York Timesem włącznie e, uważali i widocznie mieli powody tak uważać, że jeżeli się to rozniesie, co Hitler robi z Żydami w Europie, to może mu to w amerykańskim społeczeństwie przysporzyć popularności i wojna stanie się przez to mniej popularna. Dlatego. O Holokauście pisał New York Times malutkimi notkami na 14 stronie, a najchętniej nie pisał w ogóle. Dlatego jeszcze przez wiele lat w ogóle o tym temacie nie wspominano. No, praktycznie dopiero. Kiedy się okazało, że tutaj w środkowej Europie można huknąć frajerów na ciężkie pieniądze, wyduszając z nich nieruchomości, mienie bezspadkowe, odszkodowania i tak dalej, to wtedy nagle się okazało, że nie ma filmu, prawda, i nie ma Oscara, jeżeli on nie jest na ten jeden temat. I wtedy się nagle organizacje amerykańskie, spryciarze rozmaitych nowojorskich ruszyły i zaczęły właśnie. Te krzywdy podnosić, wznawać. No też polityka międzynarodowa miała tu swoje znaczenie. Ale wracajmy do Polski. Jak mówię, w Polsce też ten dyskurs ONR-owski nie był żadnym wyjątkiem. I tutaj no, najlepiej powołać się na bożyszcze lewicy i wielki autorytet skądinąd zasłużony, na Jerzego Giedrojcia. Proszę sięgnąć po jego biografię na te autobiografię na cztery ręce. Nie będę się w tej chwili już kręcił za bardzo, żeby ją wydobyć i przeczytać Państwu stosowny fragment, bo sobie tego nie przygotowałem zawczasu. Ale on nie kryje no. w piśmie polityka, który redagował tak, w broszurze Polska. Polska Idea Narodowa, tak się bodaje, Polska Idea Mocarstwowa najmocniej, przepraszam, czy tam narodowa, narodowa to, to byli jego ideowi przeciwnicy, więc on jako lewicowiec Piłsudczyk, Polska Idea Mocarstwowa i tam był cały rozdział o tym, co trzeba zrobić z tą 3-milionową mniejszością żydowską w Polsce, no, myśl była taka wydusić ją z Polski, takich umęczyć, takich y, zmaltretować, żeby sobie gdzieś do Palestyny albo gdziekolwiek indziej się wynieśli, nie pozwalać im zmieniać nazwisk, dręczyć ich różnymi przepisami prawnymi. Takie tam były pomysły. No, oczywiście ONR był bardziej skrajny. On mówił dręczyć w ten sposób, no fizycznie, że tak powiem, atakować, zmuszać ich do emigracji, ale to była mała, malutka organizacyjka. Dlaczego ona zrobiła taką wielką karierę? Proszę Państwa, przyczyny są dwojakiego rodzaju. Zacznijmy od. Y tej przyczyny pierwszej, o której pisze sporo w książce Ham Niezbuntowany, a mianowicie historyczne wprasowanki. Już tak się składa, że chcąc nas włączyć w pewien proces społecznej destrukcji który został uruchomiony na Zachodzie i odwołuje się do poczucia winy mieszkańców zachodni, Zachodu za rozmaite rzeczy podłe i wredne, które oni w swoich krajach, w swojej historii robili, wtłacza się naszą historię w tę ich historię. Tymczasem nasza historia, nie chcę tu streszczać swojej książki, bardzo do niej zachęca, ona jest głównie właśnie o tym, nasza historia jest zupełnie inna. Pod każdym prawie względem jest zupełnie inna, ale jak się ją próbuje wtłoczyć w historię zachodnią, no na przykład myśmy nigdy nie mieli powodów, żeby mieć jakieś kompleksy czy wyrzuty sumienia wobec naszych kobiet, bo one się w Polsce wyem wyemancypowały dużo wcześniej niż na Zachodzie, ba właściwie nawet jeszcze w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. E, żadnych e, e, ograniczeń tutaj porównywalnych, to zwłaszcza te wilczyce stepowe, tak zwane, porównywalnych ze światem zachodnich nie miał. Myśmy nigdy w Polsce nie mieli żadnej obsesji na punkcie homoseksualistów, nie było takich hafer w Polsce jak, jak e, e, na Zachodzie. E, f, nie było Skara Wilda naszego, którego by dręczono. Mało tego, no, w Polsce Międzywojennej wszyscy doskonale wiedzieli, że rektor Akademii Muzycznej Karol Szymanowski jest homoseksualistą. No i co? I był rektorem, bo, to, bo był wybitnym muzykiem, no i po prostu nie zwracano uwagi na jego prywatne preferencje, bo tak się w Polsce do tego podchodziło, że to prywatna sprawa. Natomiast wielce yy, yy, zasłużony dla Wielkiej Brytanii Alan Turing jeszcze po II wojnie był zmuszany do tego, że musi yy, obowiązkowo zostać poddany terapii, która go przywróci heteroseksualnej większości, co, jak wiemy, skończyło się tragicznie dla Alana Turinga. Ale oni nas dzisiaj, tak jak Amerykanie, oni nas dzisiaj wszyscy będą pouczać, skoro oni mieli kolonię, skoro oni są winni wobec kolorowych, wobec Indian, których wytępili, to i my też musimy być tak samo winni. No co, nie mieliście kolonii? No to się wprasowuje historię polskich kresów, to nie ma nic wspólnego z kolonializmem, we wzorzec kolonialny. Jak ktoś znajdzie się w Polsce y takiego, jak to Lenin mówił, paliezynowo idiota, który będzie im mówił, że tak, tak, polscy kolonialiści też mieliśmy kolonie, dręczyliśmy inne ludy, to może liczyć na rozmaite granty, nawet na Nagrodę Nobla za taką robotę. Tak samo trzeba nam wmówić, że mamy winy rozmaite wobec mniejszości, no i właśnie, o, że antysemityzm polski był straszliwy. No i tutaj nie bardzo się to daje zrobić, oczywiście, yy, bez gwałcenia yy prawdy i rzeczywistości historycznej. No to się gwałci prawdy i rzeczywistość, bo co to jest za problem? W największym skrócie. Powiedziałem, dużo o tym jest w książce, dlatego ta książka była tak atakowana i próbowano jej zakazać, a teraz o niej jest takie przejmujące milczenie, w które się wsłuchuje z ciekawością, bo było, nie było według Buxkana Nielsena, to jest jednak najlepiej się w ubiegłym roku sprzedająca książka publicystyczna, książka literatury faktów w Polsce. Weźcie to Państwo pod uwagę, polecając ją znajomym, bo że sami przeczytaliście, to nie wątpię. No ale króciutko przypominam, że tylko jedną rzecz z tego radu, raju żydowskiego, jakim była Rzeczpospolita obojga narodów. Przez cały czas obowiązywała w pełniącym funkcję kodeksu cywilnego, tak tzw. trzecim statucie litewskim zapisana prawidłowość, zapisane prawo, że zasada taka, że jeśli Żyd w Polsce chciał przekonwertować się na chrześcijaństwo, to automatycznie zostawał szlachcicem. Wyobrażacie to sobie Państwo, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania robiły wielkie przeszkody, i nawet jeżeli tam się Żyd przechścił, to też go to nie ratowało przed co najmniej obrabowaniem. Natomiast u nas od razu automatycznie wystarczyło, że zadeklarował zmianę wiary, dostawał prawa szlacheckie. Co więcej. Przez cały czas istnienia Rzeczpospolitej do samego jej końca, czyli do sprawy sekty Jakuba Franka, rozsławionego przez Olgę Tokarczuk, oczywiście to też nie było naprawdę tak, jak w powieści, no ale literatura ma swoje prawa, zwłaszcza literatura tendencyjna ma swoje prawa, z do czasów Jakuba Franka, praktycznie nie było wypadków, żeby ktoś z tej możliwości zostania szlachcicem skorzystał. Zastanówmy się, co z tego logicznie wynika. Jeżeli w Polsce każdy prosty Żyd, wystarczyło mu, że tylko porzucił wiarę swych przodków i zostawał od razu szlachcicem. A mimo to chętnych praktycznie nie było, to oczywiście po pierwsze bardzo dobrze świadczy o samych Żydach i o ich wierności swojemu Bogu i swojej religii i swoim tradycjom, ale to też świadczy o tym, że pozycja wyznawcy judaizmu w dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów była tak wysoka, że nie było po prostu żadnej potrzeby zamieniać ją na pozycję szlachcica. No, takie były fakty do wieku XVIII, XIX, do Rozbiorów. Co się stało w czasie Rozbiorów? Jedna rzecz, której nie zacytowałem w Hamie Niezbuntowanym i tutaj już jestem przygotowany. Nie próbowaliśmy w naszych spotkaniach takiej formy, żebym Państwu coś czytał, ale pozwólcie, to jest troszkę dłuższy fragment, ale chyba chwilę czasu mamy, a naprawdę rzecz niezwykle ciekawa. Silwarerum gdzieś mi się o woluta podziała, Mieczysław Grydzewski. Wszyscy wiedzą, kim był ten sławny, wspaniały człowiek, ale na wszelki wypadek, Przypomnę, Mieczysław Gryceski, czyli Grycendler, a tak naprawdę Gryzhen, bo najpierw jego ojciec jeszcze się pisał po niemiecku, on się pisał Gryzendler, potem sobie spolszczył nazwisko na Gryzeski. No, chyba ostatnia osoba, twórca, redaktor wiadomości literackich, czołowego pisma kształtującego polską lewicującą czy zgoła Lewicową. Inteligencję międzywojenną, później wiadomości wydawanych w Londynie przez wiele, wiele lat. Człowiek, którego naprawdę nie można zdyskredytować oskarżeniem, że miał kiedykolwiek cokolwiek wspólnego z obozem narodowo-radykalnym i w ogóle z Endecją, z której obóz narodowo-radykalny był, nawiasem mówiąc, frontą i buntem przeciwko Endecji, ale to jest zupełnie już osobna historia, w którą w tej chwili brnąć nie będziemy. Otóż Mieczysław Grycendler. Welgrydzewski w swojej Silvarerem, to była taka rubryka w wiadomościach, gdzie on o różnych różnych rzeczach pisał, zamieścił taki felieton. Przed pierwszą wojną do królestwa Kongresowego zaczęli w wielkiej ilości napływać usuwani przez rząd rosyjski poza tak zwaną czertę czyli granicę osiedlenia Żydzi rosyjscy, popularnie zwani litwakami. Samym faktem imigracji do i tak przeludnionego królestwa przyczyniali się do wzrostu nastrojów antysemickich, które w Polsce, w przeciwieństwie do zachodu z Niemcami na czele, a nie wyłączając Anglii, pisze Grydzewski, miały charakter czysto gospodarczy i pozbawione były pierwiastka rasowego. Bardzo ważne świadectwo, dlaczego inna, nawet polskiego antysemityzmu, nie wolno w żaden sposób porównywać ze zbrodniczym antysemityzmem zachodnioeuropejskim, ponieważ ten polski był efektem rywalizacji ekonomicznej. Nie różnił się tak przez lewicę zachwalanej, klasowej solidarności robotników przeciwko fabrykantom na przykład. No, ale na tym nie koniec, pisze Grydzewski. Próbowali oni, znaczy ci Litwacy, Wspierać rząd w jego działalności rosyfikacyjnej i prowokowali społeczeństwo polskie, w którym żyły przecież tradycje sprzed Powstania Styczniowego, gdy aspiracje niepodległościowe miały zawsze poparcie Żydów polskich. Zbliżony do obozu socjalistycznego, a na pewno daleki od antysemityzmu, Wilhelm Feldman. Opisywał, jak to już w roku 1900 po stłumieniu manifestacji pierwszomajowej w Alejach Ujazdowskich widział na jednym z balkonów grupę Żydów rosyjskich, śmiejących się i zadowolonych z triumfu bohaterskiej rosyjskiej armii. A Tadeusz Frenkel w swoich wspomnieniach opowiada o awanturze Mieczysława Frankla z pewnym Żydem rosyjskim, który, który odezwał się do niego w Warszawie: Nie, pani Maju, waszewo sabachiawo języka. Czyli nie rozumiem waszego psiego języka. Bardzo skądinąd umiarkowany opór, jaki dawało społeczeństwo polskie tej fali obcego i przeważnie pasożytniczego elementu, wzbudził wrzawę na całym świecie. Jak zwykle, gdy o Polskę chodzi, przesadne i kłamliwe oskarżenia. Że jednak Polacy mieli prawo przeciwstawić się temu elementowi, świadczy fakt. Teraz uwaga, proszę Państwa, dlatego to Państwo czytam. Świadczy fakt, że przeciwstawili mu się również sami Żydzi. I to z tych samych powodów. Pisze o tym obecny premier Izraela, Chaim Weizmann, to są wczesne lata 50., z których pochodzi ten tekst, w obszernej autobiografii, Londyn 1949, Trial and Error, gdzie, nawiasem mówiąc, bezmierną tragedię trzech milionów Żydów polskich podczas ostatniej wojny zbywa dosłownie w trzech wierszach. To, o czym Państwu mówiłem. Do lat późnych 60., wojny jednorodnej, tak naprawdę do lat 70., ten temat na Zachodzie nie istniał. Wie Wiesenthal ze swoim przypominaniem o, o zagładzie był traktowany jak w Polsce Tuska, Macierewicz albo Ewa Stankiewicz mówiąca o zamachu w Smoleńsku. Dopiero później włożono duże pieniądze w wylansowanie tematu i to się odwróciło. W 50. latach wczesnych premier Izraela nie wspomina w ogóle o, o, o sprawie Holokaustu. Trzy zdania, znaczy wspomina, dosłownie wspomina w trzech zdaniach. A teraz o co chodzi, o, o jakim wydarzeniu Heim Weizmann pisze. W roku 1923 Palestyna stanęła w obliczu imigranta o typie odbiegającym od pionierskiego haluca. Nowe przepisy zezwalały na wyjazd każdemu Żydowi, który posiada 2500 dolarów. Przepisy te dały szansę wielu Żydom rosyjskim, którzy po pierwszej wojnie znaleźli się w Polsce, zaznacza Weizmann. To jest też mało znany element historii. Polska, ta rzekomo straszliwie antysemicka Polska, 600 tysięcy Żydów, którzy uciekali przed rewolucją rosyjską, którzy już jeszcze mniej mieli wspólnego z Polską niż ci Litwacy, przyjęła. Pozwoliła im się w Polsce osiedlić. Część się oczywiście nie czuli z Polską w żaden sposób związani. Uciekali przed bolszewizmem, uciekali głównie do Ameryki, stąd początki portów Gdyni, bo stamtąd. Było główne centrum imigracyjne, ale Amerykanie bardzo szybko zamknęli swoje granice dla Żydów, żadne tam 2500 dolarów. Po prostu ich przestali wpuszczać, bo zgodnie z liderami żydowskimi w Ameryce uznali, że to nie jest prawda, absolutnie żaden interes dla nich. Oni mają już za dużo Żydów i więcej mieć u siebie nie chcą. Więc później zaczęła się imigracja właśnie między innymi do Izraela. Jak o tym pisze Heinrich Weizmann. Ta ilość imigrantów wzrastała z miesiąca na miesiąc, ale równocześnie wzrastała ilość bezrobotnych. Cytuję Grydzeskiego cytującego Weizmana. Prawda, przybysze przywozili ze sobą kapitały, ale możliwości w zakresie handlu i przemysłu były ograniczone. To też liczne sklepiki, które jak pogrzeby po deszczu wyrastały w Tel Awiwie i Haifie, cytat, przyczyniały Weizmanowi niemało troski. W dodatku część tych Żydów wykazywała małą świadomość społeczną, nie miała ochoty do pracy, syjonizmu nie rozumiała, Palestynę traktowała jak każdy inny kraj, do którego można emigrować, i nie znała hebrajskiego. Zdawało się, dodaje Weizmann, że jeśli tak dalej pójdzie, Tel Awiw stanie się miastem mówiącym żargonem. Trzeba było zabrać głos i w październiku 1924 Weizmann zdecydował się na swoją słynną mowę jerozolimską, w której Wprawdzie powiedział, że serce jego rozpiera radość z powodu rozrostu emigracji, ale jednocześnie dodał, że celem sionizmu nie jest budowa narodowej siedziby żydowskiej na wzór dzikiej i nalewek. Get to było dla nas tylko etapem w naszej wędrówce, teraz osiągnęliśmy ojczyznę i budujemy ją na wieki. Mowa ta ściągnęła na Weizsmana nienawiść wielkiej liczby Żydów polskich, nienawiść, która jak podnosi, nigdy nie wygasła. O ile wolno sądzić, to już komendarz Krydowskiego. Heim Weizmann nie jest i nie był antysemitą. Być może nie byli antysemitami także ci Polacy, którzy także nie chcieli rozrostu getta i żargonu na swojej ziemi. Przepraszam, trochę długi cytat, ale przyznacie Państwo, że w rozmaitych jaczejkach typu, typu Centrum Badań nad Zagładą Instytutu. Polskiej Akademii Nauk z takimi tuzami systemowego kłamstwa w rodzaju pana Grabowskiego czy pani Angel King, to tam zupełnie tego typu świadectwa nie są brane pod uwagę. Dobrze, wprasowanka to jest jeden powód czarnej legendy ONR-u, no bo wprasowanka polegała na tym, że Wszędzie byli na zachodzie antysemici i to byli nacjonaliści. Więc polscy nacjonaliści też musieli być antysemita. A kto polscy nacjonaliści? No tutaj już od nas zasuflowano im, że najgorsi od nacjonaliści to byli ci z ONR-u, Roman Dmoski, któremu chcą rondo zabrać co do Romana Dmoskiego. To wielokrotnie mówiłem, że jeśli to był antysemityzm, co on prezentował, to z takiego antysemityzmu możemy być tylko dumni, ponieważ on wzywał do tego, żeby z Żydami negocjować. Rozbieżności w grupowych interesach. Tak, cytaty są dostępne. Już ich nie będę w tej chwili powtarzał, bo jeden długi cytat wystarczy, ale taki to był najstraszliwszy z polskich antysemitów, że wzywał, żeby z Żydzi z Polakami do stołu usiedli i przestali odmawiać rozmowy na temat sprzeczności interesów, które nas dzielą. Rzeczywiście. Ale w prasowanka w prasowanką, natomiast drugi powód to już powód nasz wewnętrzny. Otóż. To jest uświnienie w stalinizm znacznej części ludzi, na których potem budowała się elita III Rzeczpospolitej. Owe kamienie z książki Adama Michnika, chociaż nie przez niego napisanej, tylko przez e, osoby, które do tego wyznaczył. Lawina i kamienie, że ci staliniści tacy, no mo, może oni źle robili, ale no, w sumie chcieli dobrze, więc chcieli dobrze to nie ma się ich co czepiać co innego jak coś tam o owcy to oni właśnie ci komuniści najbardziej upaskudzeni najbardziej uświnieni najgorsi zdrajcy którzy pisali obrzydliwe rzeczy o żołnierzach wyklętych którzy pisali obrzydliwe rzeczy o reakcyjnym klerze którzy się wysługiwali tam na wszystkie możliwe sposoby to oni później dla samousprawiedliwienia stworzyli ten mit no dobrze no, źle. Znaczy, no źle zrobiliśmy, ale, ale co mogliśmy zrobić więcej, skoro? Alternatywą był ten straszliwy ONR? I tak trzeba było no, stworzyć mit jakiejś potwornej, strasznej organizacji? Która była jeszcze gorsza od stalinizmu i nie zostawiła tym wychrztom żydowskim, którzy poszli w komunizm, komunizm, żadnego innego wyjścia, tylko pójścia w komunizm. Właśnie. Charakterystyczne zdanie Marii Dąbrowskiej, która była nawet bystro obserwatorką swych czasów i tych wszystkich stalinowskich świństwach pisała i również o, o świństwach te, 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 tej formacji wychrzczonych też pisała, ale. W końcu płyętowała to stwierdzeniem: No, ale wszystko to lepsze od tego endeckiego Ciemnogrodu, który nam groził. Te, ten mit straszliwego UNR-u wpłynął potem na, na, na prace teoretyczne. Oczywiście, tam Jan Józef Lipski z Katolickim Państwem Narodu Polskiego, czy, czy, czy pan Rudnicki ze swoją książką, znam ludzi, którzy mówią, że jako studentów on ich przepraszał publicznie za tę książkę, mówił, że takie czasy były, no ale teraz już pewnie. Ich czasy są znowu takie, jak wtedy były, i opłaca się takie książki o onr wypisywać. Historia podkręcana, historia mocno fałszowana. Tam jakieś o tym, że ONR się Jakoby niczym innym nie zajmował, tylko biciem Żydów, co jest kompletną bzdurą, bo oni się bili przede wszystkim z socjalistami. Głupot zresztą tam dużo. Dobra, jedno, przepraszam, to jest jedna ciekawostka, bo gdzieś nawet kiedyś w gazecie wyborczej wyczytałem, że ci ONR-owcy na Uniwersytecie Warszawskim nosili takie pałki nabijane Żyletkami. Po co? Żeby swoim żydowskim koleżankom kroić twarze tymi Żyletkami na metrowych pałkach. Co za idiota, pytam. Już coś takiego wymyślił. że sobie wyobrazić, że chcecie Państwo komuś pociąć twarz żyletką. To czy lepiej tę żyletkę wziąć w rękę, czy nabić ją na kij metrowy? W istocie te, 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 te kije z, nabijane żyletkami służyły do walki z policją oczywiście, konną policją, która rozpraszała manifestacje, bo wtedy rzeczywiście takim trzonkiem z żyletkami, jak się konia walnęło w że to konie, koń, którego to bolało, stawał dęba, zrzucał policjanta i do tego to służyło. Ale nawet takie Androny już są wymyślane, żeby tylko stworzyć tę najczarniejszą, straszliwą legendę, no i kiedy ta formacja tych, tych stalinowskich kamieni, niech będzie, że przyjmijmy to, miłoszowskie, wzniosło określenie, w 1968 roku dostała wtyłek od komunistów i nagle się okazało, że ich nadzieje, że oni pójdą w komunę, to tam ciemnogrodu nie będzie, tam nie będzie nacjonalistycznych nastrojów, bo się pojawił generał Moczar, który próbował ochrzcić komunizm w kierunku narodowym i to właśnie szukając, tak jak hitlerowcy Mosdorfowi próbowali porozumienia, szukali na bazie wspólnej nienawiści do Żydów, kolaborację mu proponowali, on odmówił, zapłacił za to życiem, tak w 68 roku moczar Gomułka narodowi zaproponowali, że mu rzucą Żydów na pożarcie i w ten sposób zrobią narodowy komunizm. Co się wtedy stało? Polacy to oleli, i to jest temat, dobra, do którego wrócę w marcu, bo to jest temat o tym, jak skłamano, sfałszowano mit marca 1968 roku, który nie był żadnym dowodem antysemityzmu Polaków, tylko właśnie dowodem czegoś wręcz przeciwnego, to odrzucenie oferty, ale dla samych komunistów żydowskiego pochodzenia to był szok straszliwy. I co oni wtedy zrobili? No skleili sobie ten ONR z PZPR-em. Czesław Miłosz napisał te najgłupsze słowa, które kiedykolwiek w życiu napisał, no w ogóle z głupszych jak kiedykolwiek napisano, jest ONR-u spadkobiercą partia. No i tak powstał wielki czarny mit, że był jakiś straszliwy ONR, który z tym prawdziwym, z tą drobną grupą ludzi Często błądzących, że tak powiem, w swym zapale patriotycznym i szukających winy niekoniecznie tam, gdzie ona była. No pamiętajmy, po pierwsze 3 miliony Żydów były kłopotem dla wszystkich, także dla wspomnianego Giedroycia, e, któremu nikt nie wypomina i przeciwnie, wszyscy się chwalą, Aleksander Kwaśniewski mówi, że on się na kulturze paryskiej wychował. Chyba nawet kiedyś Wałęsa powiedział, że on się wychował na kulturze paryskiej, ale też było zbyt groteskowo i tego, tego nie cytowano. Dobrze, to, to, to było problemem. Łatwo było demagogom mówić, mamy 3 miliony bezrobotnych w Polsce, tak? A mamy 3 miliony Żydów. Wywalmy tych Żydów, będą 3 miliony Polaków. Niech oni sobie jadą do siebie do Palestyny, a tu Polacy, jeżeli nawet nie chcą się języka polskiego uczyć, żyją w gettach, mówią żargonem, prawda? To, 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 to po co oni nam tutaj? A będzie robota dla Polaków? Oczywiście, że to tak nie działa. No więc nikt nie będzie tego bronił. Rzeczywiście, narowcy. W swych patriotycznych zapałach błądzili, ale nikogo nie zamordowali. Jeśli dzisiaj związki ONR-u są z onr są kamieniem obrazy dla państwa, w którym do rozpraszania demonstracji nie używa się jak w cywilizowanym świecie jakichś oddziałów prewencji z gumowymi pałkami, tarczami czy gazu bojowego, tylko snajperów, którzy nastolatków z kamieniami z dalekiej odległości rozstrzeliwują po prostu. I dla nich ONR jest jakąś organizacją straszną i zbrodniczą, to coś tutaj jest widać już wyraźnie bardzo poważnym montażem. Czarna legenda, którą stworzyli nawróceni Stalinowcy, która w związku z tym stała się legendą tzw. opozycji demokratycznej, która w związku z tym stała się istotnym elementem dyskursu Adama Michnika. I Michnikowszczyzny na początku lat 90., gdzie on straszył, że nie wolno za daleko pójść z tymi przemianami, nie wolno dawać pełnej demokracji Polakom, bo właśnie odżyją upiory, demony onr -owskie. prawda? To wszystko sprawiło, że jak się pojawili ludzie, którzy z różnych powodów nienawidzili Adama Michnika i jego formacji, to sięgnęli po tę nazwę, która no, wiedzieli, że. Adam Michnik budzi się w nocy, prawda, kiedy musi się przyśni ONR zlany zimnym potem. Celowo sięgnęli po tę nazwę, nie mając o nią zielonego pojęcia. Nie było to zresztą, że tak powiem, obwarowane żadnymi prawami autorskimi. Każdy kretyn łysy, który chciał, mógł sobie napisać na sztandarze ONR. I przez wiele lat pojawiały się takie grupki. Krupki, jakieś małe, bo to nie były żadne organizacje, które używały nazwy ONR, nie mając szczerze mówiąc do tego żadnej autoryzacji, nie mając zielonego pojęcia o czym w ogóle mówią, jak bardzo nie miały zielonego pojęcia, tego najlepszym dowodem mieszanie liter ONR z tak zwanym celownikiem, czyli krzyżem celtyckim symbolem białej supremacji, w ogóle jak najgłębiej obcym, nie tylko obozowi narodowo-radykalnemu, ale jakiejkolwiek polskiej tradycji. No ale wiecie państwo, to jest taka, tak samo jak w marcu 68 roku, a to komandosi z Moczarem stworzyli taki kapitalny, samo się napędzający układ, to zostawiam sobie, mówię, marzec na osobny, już teraz zapraszam na osobne spotkanie w Akademii Zdrowego Rozsądku, ale tutaj też w 90-tych latach stworzono taki pięknie samonepędzający się mechanizm, że Michnikowszczyzna potrzebowała jakichś strasznych nacjonalistów, skinheadów, rasistów, antysemitów, żeby straszyć nimi, a oni z kolei chętnie straszyli Michnikowszczyznę, bo ich to rajcowało. Podejrzewam, że pan dr Tomasz Greniuch jako człowiek dość Młody, a na pewno niezbyt wtedy mądry, nie wiem jak dzisiaj, ani mi on brat, ani swat w ogóle nie, 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 nie chce się merytorycznie wypowiadać na temat tej nominacji, ale podejrzewam, że on właśnie w ten sposób wkręcił się w takie towarzystwo na poziomie umysłowym kiboli, którzy straszyli Michnika literami ONR, celownikami, no i oczywiście nieszczęsnym gestem hajlowania, którego rzeczywiście ONR historyczny który się odwoływał do wzorców faszystowskich, ale powtarzam faszystowskich, nie nazistowskich. Nikt w Polsce, choćby z racji naszych oczywistych zaszłości z Niemcami, nikt w Polsce absolutnie, może jakimiś paroma ekscentrykami dzisiaj zapomnianymi, nikt się nie odwoływał do nazizmu, nikt w Polsce nie próbował naśladować nazizmu. Natomiast włoski faszyzm tak, ale przede wszystkim najbardziej go naśladował Rydz-Śmigły i zwany obóz Zjednoczenia Narodowego. ONR tutaj też, w związku z czym ten gest salutu rzymskiego, który był wtedy kojarzony z Mussolinim, ale był też kojarzony z generałem Franco, na przykład, on rzeczywiście był historycznym pozdrowieniem przedwojennych ONR-owców. Bodaj czy nie był też pozdrowieniem Bejtarowców, no, którzy też bardzo podobni byli do, mówię o Żydowskiej Organizacji Radykalnej, Nacjonalistycznej, blisko zresztą z naszymi ruchami narodowo-radykalnymi współpracującej, która też chodziła w kolorowych piaskowych koszulach, co dzisiaj śmiesznie wygląda, ale chodziło o ten piasek, to miał być kolor pustyni Palestyny. Oni wcześniej powstali niż naziści, można powiedzieć naziści ukradli im te piaskowe, brunatne koszule. W każdym razie ten gest przed wojną się z niczym nie kojarzył, natomiast od września 1939 roku tak, on się kojarzy ze zbrodniami straszliwymi, z palmierami, z Auschwitz. Z łapankami z hekatąbą Warszawy, więc tylko skończony idiota może twierdzić, że jak on takie robi, ten gest to haha, bo no to jest to on ma na myśli co innego. Tak samo można mówić, że jak się bazgroli groli swastykę na ulicy, to to jest symbol solarny, stary, hinduski, oznaczający szczęście, ani nic innego. Niemniej, <laughs> haniebne Będąc haniebnym, taki gest nie oznacza, że pan Greniuch wykonywał go, bo się czuł nazistą. Ale to jest historia, o której no, może jednak chwilkę jeszcze wspomnę. Bo skoro mam nadzieję, że wyjaśniłem państwu, skąd wziął się cały ten cyrk wobec trzech literek ONR, jak organizacja marginalna przed wojną wyrosła na straszliwy symbol, to teraz się zastanawiam nad. Takim jeszcze drobiazgiem. Czy to jest przypadkiem, że w 2019 roku pan Greniuch, o którego ONR-owskich dzisiejszych, w sensie tych dzisiejszych ONR w koneksjach wszyscy wiedzieli, został szefem delegatury IPN w Opolu? Jakoś afery z tego nie było. Teraz został szefem delegatury we Wrocławiu. I afera jest taka, po prostu. Mi to przypomina trochę. Historię nieszczęsnej nowelizacji ustawy o ipn kiedy to pan Benjamin Netanyahu zrobił nam zde na de Pearl Harbor, wizerunkowe, gdy kazał swój ambasador zaatakować nagle Polskę na pięć, ilość tam okrągłej rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz, kiedy wiadomo było, że wszystkie kamery są na nią skierowane i nagle się okazało, że Polska wprowadziła jakieś Holocaust Law, i to jest wielka kampania, Polish Holocaust, i tak dalej. Tymczasem chodziło o zapisy, które mimo że znalazły się w nowelizacji, ale nie były nowe. Chodziło o zapisy, które były również w poprzedniej ustawie. Od kilku lat obowiązywały, nigdy ani Izrael jako państwa, ani żadne organizacje żydowskie nie zgłaszały do nich żadnych zastrzeżeń. A potem się nagle przypadkiem tak złożyło, że w momencie kiedy stanęła kwestia roszczeń, oczekiwań, co do polskiego mienia. Które organizacje cwaniaków z Nowego Jorku wzięły na cel i sobie wymyśliły, że to jest ich mienie bezspadkowe. Nawet nie chcą tych działek, oni chcą Geld tutaj kasa bo prawda, obliczyli sobie na miliardy. I nagle Polacy się postawili i pojawiła się w polskim rządzie taka idea, żeby y, przyjąć prawo, które de facto w ciągu kilku lat to mienie bezspadkowe uczyni własnością Skarbu Państwa i definitywnie roszczenia zamknie. To nagle w tym momencie się okazało, że te zapisy od lat funkcjonujące to jest właśnie Holocaust Law, które sprawiło, że Polska się znalazła pod atakiem. A teraz nagle Polska się znalazła pod atakiem akurat po tym, kiedy dwojgu kłamców sądownie udowodniono, że kłamią. Mówię oczywiście o wspomnianej już pani Engelking, panu Grabowskim, że robią obrzydliwą zupełnie robotę montując yy, z. Przez fałszowanie źródeł, tu bardzo dużo szczegółów podał Piotr Gontarczyk, przez celowe wykreślanie, wyciąganie fragmentów, sklejanie ze sobą różnych wypowiedzi, fałszują historię. No tak się złożyło, że sfałszowali historię człowieka, który pozostawił żyjących krewnych, więc można było wytoczyć proces według procedury naruszenia dóbr osobistych. No, bo niestety yy, nieżyjących można szargać, obrażać do woli, jeśli nie mają żyjących potomków, to, to, to nie ma jak procesu wytoczyć w tym momencie i na to kłamcy liczyli. W momencie, kiedy kłamcy zostali ukarani, nagle wyciągnięto sprawę pana Greniucha. Przypadek? Zapewne. Żyjemy w świecie losowo zagęszczonym, jak to pisał Stanisław Lem. Wszyscy czytali Katar. Prawda? A jeśli nie czytali, to, to powinni przeczytać, yy, bo takie historie zresztą słyszałem, już się zdarzały, kiedy to wskutek losowego zagęszczenia zdarzeń dochodziło do rozmaitych wypadków przedziwnych, niewytłumaczalnych, takich jak w tej powieści, ale pomijając to, bo to nie dzisiejszy temat, dzisiejszy świat, świat jest też zagęszczony informacyjnie. I dlatego bardzo łatwo jest wrzucać smroda w obieg medialny. I ten smród jest potem nie do wywietrzenia. No, najlepszym przykładem jest to, że kiedy kilka samorządów polskich przyjęło kartę praw rodziny, przyznając szczególne prawa rodzinom z dziećmi, zwłaszcza rodzinom wielodzietnym, to jeden cwaniaczek LGBT nazwał, że to są prawa yy, strefy wolne od LGBT, poustawiał tabliczki, pofotografował, rozesłał FerryGewan. I to nie chodzi po świecie. Jest to fake. Ale Parlament Europejski się tym zajmuje. Ale jakieś tam samorządy czy fundusze zachodnie obcinają kontakty, obcinają wypłaty dla polskich samorządów. E, I co by tu pani Lempart, prawda, z, ma proces, ponieważ napadła policjanta, za co miałaby proces w każdym kraju, a w Ameryce to by nie miała procesu, by, by ją zastrzelili po prostu jak te biedną kobietę na kapitolu, a, a, a w karmarzu jakby jej nie zastrzeli to na pewno nikt by nie miał wątpliwości, że za atak na policjanta proces się należy, ale tam Washington Post och, się zajmuje jak w Polsce prześladowania, prześladują aktywistkę za to, że ona demonstrowała pokojowo i jeszcze do tego skazują historyków za to, że oni tego... i takie piguły się lepi, w te pigułę wlepiono też Tomasza Grenia. ja nie wiem jak się przed tym bronić, Posiadanymi środkami, na pewno się bronić musimy, ale myślę, że częścią walki i obrony przed tym jest rozbijanie tych fałszywych mitów, przynajmniej w naszej polskiej świadomości. Otóż, proszę Państwa, mit o straszliwym Oenerze, który miał być jakąś polską odmianą faszyzmu niemieckiego i czymś porównywalnym, jest bzdurą. To była organizacja skrajna, ale to była organizacja jak najbardziej mieszcząca się w mainstreamie ruchów politycznych lat 30. -tych. bo takie to lata były. I nie odstająca za bardzo, także od tych ruchów politycznych polskich, do którego dzisiaj, do których dzisiaj o, o, przy, odwoływanie się o, jest powodem do dumy. Nie wierzmy w te bzdury. A jeśli ktoś ma ochotę uwierzyć, proszę niech zapozna się z faktami, to nie w Wikipedii. Są naprawdę źródła, gdzie łatwo można to wszystko sprawdzić.